oto zazwyczaj to rozważanie niedzielne, homilia, jest na pewnym poziomie ogólności. Nic dziwnego, ponieważ powinno dotyczyć, w jakiś sposób odnosić się do każdej, każdego z nas, a tak możemy tylko rozejrzeć się wokół siebie. Jak jesteśmy różnie ubrani, takimi różnymi ludźmi też jesteśmy. Różnimy się po prostu i trudno, żeby coś, co trafia do jednej osoby tak bardzo indywidualnie, trafiło równie dobrze do serca innej osoby. Dlatego ten poziom ogólności jest niezbędny. Trzeba nam w jakiś sposób ogarnąć to w jednym zbiorze. Dzisiaj jednak chciałbym zejść na taki bardzo indywidualny poziom, ponieważ dzisiejsza liturgia słowa domaga się od nas właśnie takiej indywidualności. A ponieważ nie mogę mówić tylko do jednej osoby, to chciałbym mówić o sobie. O tym, w jaki sposób ja czytam tę dzisiejszą liturgię słowa, w jaki sposób odbieram ją, w jaki sposób ją rozumiem. Jesteśmy wezwani do tego, by być tą tajemnicą Kościoła, tym, co się dzieje pomiędzy Chrystusem a człowiekiem. To każda z nas jesteśmy właśnie takim odzwierciedleniem tajemnicy, ale też i każda i każdy z nas jesteśmy wezwani, aby jak Jozue wypowiedzieć to ja. Ja sam chcę służyć Panu Bogu. Jak psalmista powiedzieć, będę błogosławił, to ja będę błogosławił. Również tak jak święty Piotr w dzisiejszej Ewangelii, by to wypowiedzieć, Panie, do kogoż pójdziemy? Może wypowiadać się w imieniu apostołów tej całej grupy, ale to on mówi, to on zabiera głos. I w końcu, jeśli popatrzymy na tę lekcję z świętego Pawła Apostoła, to zobaczymy, że on mówi o takiej specjalnej wspólnocie, gdzie nie ma wielu, ale jesteś ty i ja, bo ta wspólnota małżeńska zawsze domaga się właśnie tej wspólnoty ja i ty. A więc znowu jesteśmy wezwani do indywidualności. Ja sam i mój dom chcemy służyć Panu. Przyniosłem brewiarz. Myślę, że nie trzeba za wiele tłumaczyć, czym brewiarz jest. Widzimy go często w rękach kapłańskich, modlitewnik, psalmy. Odmawiamy codziennie 5 razy na dzień psalmy z tego. Przyniosłem go dlatego, że od ponad 30 lat towarzyszy mi ta naklejka, która jest właśnie tym cytatem z dzisiejszego pierwszego czytania. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Za miesiąc, mniej więcej za miesiąc minie 33 lata, odkąd ona mi towarzyszy i za każdym razem, ilekroć sięgam po brewiarz, pierwszy mój wzrok, pierwszy ten obraz, który widzę przed sobą, to nie są literki w środku, ale to jest właśnie ta naklejka, która mi przypomina, że ja muszę się zdobywać na to wyznanie. Ja chcę się zdobywać na to wyznanie. Ja chcę służyć Panu. Nie da się być w Kościele bez pominięcia właśnie, czy z pominięciem tego ja, bez zaangażowania całego siebie wewnętrzne, to ja chcę służyć. Zauważmy, kiedy autor tego pierwszego dzisiejszego czytania mówi o tym, co się dzieje, on mówi o pewnym referendum. Jozue robi pewne referendum, zbiera wszystkie pokolenia Izraela w Sychem i mówi im, róbcie, co chcecie. Róbcie, co chcecie. To jest jakby takie zwierciadlane odbicie tego, co Jezus w Ewangelii dzisiaj mówi. Ale ja chcę służyć Panu Bogu. To ja chcę służyć, to ja siebie odkrywam w tej relacji z Panem Bogiem. I za każdym razem, kiedy sięgam po brewiarz, uświadamiam sobie, że to jest moje. Nie da się być tak naprawdę chrześcijaninem, nie da się być członkiem wspólnoty Kościoła bez tego ja chcę. I kiedy tak popatrzymy na inne karty Pisma Świętego, zobaczymy, jak wielokrotnie, raz za razem się to powtarza. To jest Maryja. Na przykład, taki pierwszy z brzegu. Ona mówi, to ja. To ja. Ja chcę służyć Panu Bogu. Ale patrzę też na ten fragment z listu
świętego Pawła Apostoła do Efezjan i tam widzę tę wspólnotę małżeńską, o której tak pięknie opowiada święty Paweł Apostoł. I muszę odczytać to dla siebie. Nie żyję we wspólnocie małżeńskiej, żyję we wspólnocie zakonnej, ale ona jest bardzo podobnym obrazem. Bo ja też w tym momencie mojego życia mam być jak ta oblubienica, mam być jak ta małżonka, która jest posłuszna temu, kogo poślubiłem w tej wspólnocie zakonnej, mojemu przełożonemu. I mam prawo oczekiwać od niego tego, że on odda swoje życie za mnie. On jest w tej wspólnocie tym małżonkiem. Zresztą obecny mój przełożony publicznie to zadeklarował, obejmując ten urząd w kościele wobec wszystkich parafian, że tak, on chce oddać za nas życie, tak jak to uczynił jego patron święty Ignacy. Mam prawo tego oczekiwać, ale zanim zacznę oczekiwać, że on będzie oddawał życie za mnie, to najpierw ja chcę mu być posłuszny. Właśnie w tej tajemnicy, jak mówi święty Paweł Apostoł, Chrystusa i Kościoła. Bo wtedy dopiero my, jako wspólnota zakonna, myślę, że nie pomylę się, kiedy powiem, że większość z was jako wspólnoty małżeńskie, jesteśmy prawdziwym obrazem Kościoła. Kiedy jesteśmy sobie wzajemnie oddani, kiedy jakby sięgając po to słowo Jezułego, chcemy Tobie służyć. Moja żono, mój mężu, mój przełożony, mój współbracie. I w końcu Ewangelia, która pokazuje nam, jak bardzo ważne jest ta jedność z Chrystusem. Najpierw ta jedność z Chrystusem, ta relacja. I od kilku tygodni już Jezus wraca cały czas do tego samego tematu. Eucharystia, 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 która jest tym pokarmem jedności. No, nie da się być tak naprawdę chrześcijaninem bez jedności z Chrystusem, która urzeczywistnia się w taki szczególny sposób w Komunii Świętej, gdzie jesteśmy zapraszani do tego, aby być jedno, by czynić to jedno, jako Kościół, który, jak przypomniał to święty papież Jan Paweł II, rodzi się z Eucharystii. Właśnie z Komunii Świętej, z tego daru jedności, chleba jedności, rodzi się nasza wspólnota. Jeśli nie przystępujemy do Komunii Świętej w naszych wspólnotach, czy to będą wspólnoty małżeńskie, czy wspólnoty zakonne, czy jakiekolwiek inne wspólnoty, to jak możemy tworzyć jedno? To zawsze to będzie gdzieś tam wychodził na wierzch konflikt interesów. Najpierw Chrystus, potem ja. To jest ta nasza droga Kościoła. Ale też jest drugi element, o którym nie możemy zapominać, o którym tak bardzo wyraźnie mówi święty Piotr dzisiaj. Ty masz słowo życia wiecznego. Mówi o tych trudnościach dzisiejsza Ewangelia. To była trudna mowa. Oni mogli tego nie zrozumieć. My też wielu rzeczy nie rozumiemy, ale czy chcemy zrozumieć, jak święty Piotr i apostołowie, czy trwamy przy Jezusie, aby odnaleźć słowa życia wiecznego, aby karmić się Jego ciałem i krwią, które nam daje. Ja sam i mój dom, taki jaki mam obecnie, chcemy służyć Panu i chcemy, pozwolę sobie na zakończenie, użyć tych słów tak bardzo wprost, błogosławić Pana po wieczne czasy, tak by Jego chwała zawsze była na moich ustach. Od Niego biorę to, co wam daję. Amen.